Cześć. Postanowiłam zamienić formę wizualną na formę głosową. Jest to komentarz, który zamieściłam u dziada Szwieda na jego ostatnim filmie i tutaj go przerobiłam na dźwięk. Od kilkunastu lat mamy epidemię autyzmu i obręczności, a także wzrost liczby dzieci leworęcznych. Czym charakteryzują się takie dzieci? Mają inne fale mózgowe, inaczej widzą, inaczej słyszą i myślą, zatem są odporne na metody wychowawcze, czyli system ogłupiania oparty na powtarzaniu i autorytaryzmie. Wmawia się rodzicom, że ich dzieci są chore i że powinny być poddane terapii, czyli dodatkowemu ogłupianiu, która nie działa, więc masowo przepisuje się im psychotropy, popularne ogłupiacze. Powyższe zdania tyczyły się dzieci autystycznych. Co do leworęczności i oburęczności, już nie mogą tak robić, ale latami religie te osoby dręczyły, ponieważ mają twórczy mózg. Wielu artystów, architektów, muzyków, bębniarzy, inżynierów jest leworęczna. Normalnie na 30 osób w klasie mamy, powiedzmy, dwie osoby leworęczne. Na moim wydziale na Politechnice w grupie 30 osób już 10 było leworęcznych, a prawdopodobnie pozostali oburęczni lub przynajmniej z silną prawą półkulą przy pozostaniu praworęczności. Już naukowcy się trapią, jak zniszczyć prawo półkulowców. Wystarczy wygooglać to hasło, by odnaleźć, że odnaleźć kościelne i jakieś inne psychologiczne artykuły o okromnych prawopółkulowcach, czyli dzieciach, które się zupełnie nie trzymają zasad. I jak należy im ćwiczyć lewą półkulę, by były takie jak inne. Sama jestem praworęczna, ale dużo rzeczy umiem robić lewą ręką. Mam leworęczne dziecko, bo już w niemowlęctwie nie podawałam jej przedmiotów do prawej ręki i zabraniałam innym ludziom. Niech sama sięga. I sięgała lewą. A co jeśli wszyscy jesteśmy po urodzeniu oboręczni, tylko programuje się nas urządzeniami prawostronnymi, czyli lewopółkulowymi? Na przykład nauka pisania prawą ręką. Kiedyś przymusowa dla leworęcznych. Dzieci autystyczne też są tresowane. Wmawia się im, że nie znajdą partnera, bo są dziwakami, że się nie nadają do społeczeństwa ogłupionego. Znana jest też podatność autystyków na teorie spiskowe. A może podatność wynika z tego, że te teorie wcale nie są spiskowe, tylko logiczne i zagrażają systemowi? System straszy wieloprogowo. Nie szczep dziecka, bo zachoruje na autyzm, gdy w rzeczywistości autyzm to dar. Dodatkowe skille, wrażliwość na barwy, dźwięki, smaki, to niechęć do chemii i miłość do przyrody i wyższy iloraz inteligencji. W rzeczywistości nieszczepione dzieci chorują na autyzm tak samo często jak szczepione, a ich przybywanie liczebne w statystykach wynika ze zmiany kryteriów diagnostycznych. Czyli na przykład wystarczy, że dziecko rozwija się inaczej niż rówieśnicy, że jest inteligentniejsze, że wcześniej lub później mówi, że nie działa na nie system kar i nagród, aha, że nie słuchają przełożonych, aha, i wybierają niepopularne zawody takie jak programowanie. To wszyscy wybuchamy śmiechem. Czy mam mówić więcej? I tu rada dla wszystkich słuchaczy mego kanału. Nawet jeśli jesteśmy praworęczni, starajmy się ćwiczyć naszą lewą rękę, bo to rozwija naszą prawą półkulę odpowiedzialną za twórcze, niestereotypowe myślenie. Uodporni nas to na jednostronny przekaz mediów. Chwytajmy kubek lewą ręką, wstukujmy kod domofonu lewą ręką, czasem coś koślawo napiszmy lewą ręką. Uprawiajmy sporty, gdzie pracuje całe ciało, a nie tylko prawa ręka lub noga. Rysujmy też lewą ręką. Po dłuższym czasie odkryjemy, że wcale nie jesteśmy tacy praworęczni, jak myślimy. Już samo używanie klawiatury obiema rękami rozwija mózg, o ile rzeczywiście używamy jej całej, a nie tylko kilku przycisków w grze. Gry służą do ogłupiania nie gorzej niż telewizja. Trzeba o tym pamiętać i pilnować dzieci, jednocześnie zachęcając je do oburęczności. Żyjemy w czasach, kiedy system ogłupiania stracił na sile. Wykorzystajmy to.